To co? Wybory, wybory i po wyborach. Niemcy sobie już wybrały, pewnie wyniki widzieliście. W tym filmie je sobie omówimy. Ale nie tylko to. Pokażemy wam potencjalne koalicje, bo to jest chyba najważniejsze obecnie. To jak te dwie siły mogą mieć problemy, żeby się ze sobą dogadać, jak będą szukać innych opcji, które jednak mogą całkiem sporo w Niemczech namieszać. Porozmawiamy sobie o predykcjach, o tym, jakie są możliwości i tak dalej. I jeszcze będą takie dwa bonusy od Orba. Na nasz koszt. Po prostu. Zabalujmy. Rzecz numer jeden. Wytłumaczymy, jak działa konkretnie system wyborczy w Niemczech, bo w ostatnim filmie tego nie zrobiliśmy, a okazuje się, że całkiem sporo osób tego nie czai. My się w ogóle nie dziwimy. Ten system jest całkiem skomplikowany. Około pół godziny researchu w różnych źródłach, żeby tak zrozumieć, o co chodzi. Dosłownie, zadzwoniliśmy do osoby z Niemiec, żeby nam jeszcze potwierdziła, czy na pewno rozumiemy to dobrze. Wychodzi, że tak. Wytłumaczymy wam, dlaczego procenty mogą się nie zgadzać, a w Bundestagu zasiada więcej osób, niż jest konstytucyjnie zapisane. I bonus numer dwa. Opowiemy wam, jak istnieje pewien mikroskopijny cień możliwości na to, że Niemcami będzie rządził Duńczyk z mniejszości duńskiej, która się dostała. Twarde political fiction, ale strasznie zabawne, więc zapraszamy do zostania do końca. Dobra, oczywiście. Pewnie większość z was widziała wyniki, tu je jeszcze pokazujemy, bo to pewnie clue tego materiału dla wielu osób, ale zanim je omówimy i powiemy wam to wszystko, co wam obiecaliśmy, zaczniemy od systemu wyborczego. Bo widzicie, w Bundestagu powinno zasiadać 598 osób. Ale jak widzimy, na przykładzie tych wyborów, w tym roku zasiadać będzie 735. Okej, dlaczego tak się dzieje? W Niemczech jest 299 okręgów wyborczych. W tych okręgach wyborczych każda osoba podejmuje decyzję co do dwóch rzeczy jednocześnie. Pierwsza, wybiera sobie bezpośredniego przedstawiciela. Tak jak w Polsce wybieramy osobę do Senatu. Drugim z kolei wybiera partię polityczną, to znaczy listę osób przedstawioną przez partię w danym okręgu. To doprowadza do sytuacji, w której bez problemu, i to się często dzieje, możesz zagłosować jednocześnie na przedstawiciela, którego najbardziej lubisz, który jest z partii X, ale jednocześnie jako całą partię popierać partię Y i to na nią zagłosować w tym jakby drugim głosowaniu. Te dwa głosowania są jakby na jednej karcie, nie? I to doprowadzało do takiej sytuacji, w której partia X uzyskała 90% poparcia w tych wyborach dla partii, ale przez to, że partia Y, która uzyskała tylko 10%, prowadziła swoich bardzo wielu pojedynczych posłów, to okazuje się, że proporcje nie wyglądają 90-10 w Bundestagu, tylko na przykład robią się 80-20. To doprowadziło do sytuacji, w której stwierdzono, że żeby zachować proporcje z tego głosowania na partię, będzie się dodawać mandaty tym partiom i tworzyć nadliczbowe miejsca, żeby te osoby, które zostały wybrane bezpośrednio, mogły zostać, a jednocześnie, żeby ta skala, te proporcje zostały zachowane. Więc w dużym skrócie, jeśli jakaś partia wprowadziła wiele osób na zasadzie tego, wiecie, jednego zwycięzcy z jednomandatowego okręgu wyborczego, to inne partie dostaną ekwiwalent tego w kolejnych osobach z listy tej partyjnej. Więc przemyślcie swoje głosowanie na Kukiza, bo jeśli to będzie chociaż trochę podobne, to nikt tego nie zrozumie. Tak, my wiemy, że Kukiz nie chce wprowadzać dokładnie tego. My wiemy, że Kukiz woli wprowadzać ustawy z PiS-em. Jasne. Teraz, co się w ogóle stało i jakie są możliwe koalicje i przyszłość Niemiec, i świata, i Polski, i Unii Europejskiej. To są możliwe koalicje, według Guardiana przynajmniej. Znaczy, liczbowo się pokrywają, więc raczej uznajemy, że są prawdziwe. Zaczynamy sobie od SPD, partia, która zrobiła najlepszy wynik w swojej historii i de facto odwróciła się rolami z CDU. Bo widzicie, SPD i CDU współpracowały ze sobą, chociażby w poprzedniej kadencji, dlatego na przykład, co zabawne, teraz o tym jeszcze powiemy, ale kandydatem na kanclerza SPD jest osoba, która w poprzednim rządzie, rządzie CDU, była ministrem finansów. To całkiem zabawna ciekawostka w sumie. W każdym razie, SPD kradnie całkiem sporo wyborców CDU i sprawia, że to oni są na pierwszym miejscu. Co de facto powinno powiedzieć, że to oni utworzą rząd. Ale sprawa nie jest taka oczywista, bo z jednej strony można by się zastanawiać, okej, no czyli w sumie wygrały dwie te same partie, które wcześniej były w koalicji, więc dlaczego nie miałyby w niej zostać i nie kontynuować kursu, który się dzieje? No bo postawcie się trochę w roli CDU. Od 16 lat rządzicie krajem. Przegrywacie teraz z waszym byłym koalicjantem o, to tam, 1% i trochę, no nie chcecie tak po prostu oddawać władzy. A macie pełną możliwość tego, żeby zrobić koalicję rządzącą, tak? W tym wypadku głównie z Zielonymi i z liberałami. I wiecie, CDU i SPD już chwilę po tym, jak były wyniki, zaczęło się przymilać do tych obu partii. Już zaczęli mówić o tym, że słuchajcie, mamy bardzo podobne programy, może chcielibyśmy współpracować, rozmawialiśmy o tym wcześniej i tak dalej. Co pokazuje, że ten taki, wiecie, wielki sojusz tych dwóch partii, które razem mogłyby rządzić, ale o tym jeszcze powiem później, jest jakoś tam prawdopodobny, ale wcale nie tak mocno. No więc jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze? W tym momencie mamy opcję CDU dogaduje się z Zielonymi i z liberałami, albo SPD dogaduje się z Zielonymi i liberałami. I teraz o ile z jednej strony można powiedzieć, że SPD ma trochę więcej ludzi, więc łatwiej byłoby przekonać potencjalnie Zielonych i liberałów do współpracy. O tyle, po pierwsze, SPD jest bardziej lewicowy. Tak samo zresztą jak Zieloni. A FDP to FDP i jakby nie za bardzo są lewicowi, są liberałami. No i to jest ta mieszanka, o której wam w ogóle mówiliśmy w ostatnim filmie, że to byłaby super mieszanka, bo musieliby oddać Ministerstwo Finansów
I liberałowie cały czas to utrzymują, że są gotowi na taki sojusz, o ile dostaną to ministerstwo. Bo tak jak mówiliśmy w ostatnim filmie, tam była ta obietnica, że liberałowie są gotowi zrobić koalicję z SPD, o ile dostaną ministerstwo finansów, co doprowadzałoby do sytuacji, w której potencjalnie kanclerz Niemiec ustępuje z ministerstwa finansów, będąc z partii bardziej socjalnej i oddaje to miejsce swojemu liberalnemu teraz koalicjantowi. I to byłoby piękne. Z drugiej strony mamy CDU, które już współpracowało z liberałami, w sumie jest do nich zdecydowanie bliżej. Z drugiej strony Zieloni z CDU raczej też byliby gotowi współpracować. A w sumie jeśli i tak macie większość, to może lepiej, żeby twój główny koalicjant był trochę słabszy, masz więcej miejsca wtedy dla siebie. Także ta batalia zapowiada się naprawdę ciekawie i może się okazać, że wcale nie będzie rządziła partia, która będzie miała najwięcej głosów. To nie jest dokładnie to samo co Stany Zjednoczone, ale dalej zabawne. No więc jest albo opcja, że CDU dogada się z SPD i nie będzie prawie żadnych zmian w Niemczech, w sumie ta cała linia będzie kontynuowana, albo zrobi nam się bardzo socjalna koalicja z liberalnym takim zgrzytem, albo coś, co też nie wiadomo, jak się skończy. Oczywiście w tych analizach nie ma uwzględnionego AfD, które jakby no nikt by z nim nie współpracował, nie oszukujmy się. Bo jednak mimo tego, że wygrali oni w dwóch landach, powiedzmy, i mieli tam naprawdę niezłe wyniki, to cała reszta Niemiec trochę za nimi nie przepada i chyba żadna partia nie chciałaby zrobić takiego strzału wizerunkowego w stopę, jak współpraca z nimi. Więc to jest mało prawdopodobne. I na koniec, obiecana mniejszość duńska. Mówicie, w Polsce zawsze był ten jeden poseł mniejszości niemieckiej. I to jest człowiek, który zawsze może przechylić szale zwycięstwa na jedną stronę. To jest ważny głos. I Niemcy mają swojego Niemca, czyli Duńczyka. Dunkę, w sensie posła duńskiego. I z naszych bardzo pobieżnych i niedokładnych i nieprawdziwych prawdopodobnie analiz wynika, że istnieje możliwość political fiction, w którym to CDU i SPD mają sytuację, w której brakuje im jednego głosu. I zamiast łączyć się, wiecie, z Die Linke, które mogłoby coś znaczyć tylko w takim ustawieniu tak naprawdę, albo z jakąkolwiek inną partią, mogą powołać jednego Duńczyka. Potężnego Duńczyka chciałbym zaznaczyć. Który stałby się języczkiem uwagi i de facto kontrolował niemiecką politykę od wewnątrz. I jest to niezwykle mało prawdopodobne i na 99,9% się nie stanie. Ale to byłby zabawny świat, fajnie byłoby żyć w zabawnym świecie, nie? No, to by było na tyle, mam nadzieję, że ogarnęliście chociaż trochę. Chcieliśmy tak szybko to wrzucić, wiecie, tak poza kolejnością, więc no nie wiem, staramy się starać dla was, grupka, Instagram, dajcie nam lajka, subskrypcję i tak dalej. O, nie powiedziałem tego na początku, to teraz musicie dać już na pewno. Dobra, cześć.